Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. W bardzo dawnych czasach, tak dawnych, że dziś nikt już ich nie pamięta, żyli trzej bracia – Lech, Czech i Rus. Gdy byli małymi chłopcami, wszędzie ich było pełno. Znali każdy zakątek domu, całego obejścia i najbliższej okolicy. Mimo że czasem broili, mieli dobre serca i chętnie pomagali tym, którzy tego potrzebowali. Troszczyli się zarówno o ludzi, jak i o zwierzęta. Jako młodzieńcy lubili razem wybierać się na konne przejażdżki, polowania, ćwiczyli rycerskie rzemiosło i zachwycali się pięknem okolicznych ziem. Nadszedł jednak czas, gdy Lech, Czech i Rus osiągnęli wiek dojrzały. Wiedzieli, że muszą opuścić swój dom rodzinny, aby poszukać w wielkim świecie swojego miejsca. Bracia postanowili po raz ostatni wyruszyć na wspólną przejażdżkę, aby przekonać się, czy są gotowi do opuszczenia rodzinnego gniazda. Kilka dni trwała ich wyprawa. Pewnego pięknego poranka, kiedy to młodzieńcy szykowali się w dalszą drogę, Lech stanął przy swoich braciach. Czy widzicie przed nami ten tajemniczy las? Zagadnął, wskazując na dziko rosnące drzewa, których gałęzie łączyły się w przyjaznym splocie. Widzimy, przytaknęli bracia. Zdecydowałem, że moja wędrówka przebiegnie właśnie w stronę tego niezwykłego lasu, oświadczył Lech. A bracia z uwagą słuchali, co też miał im jeszcze do powiedzenia. Czuję, że tam, po drugiej stronie tego lasu, czeka na mnie ziemia, której jeszcze nikt nie uprawiał. Chcę, by właśnie ta ziemia wydała plony tak bardzo potrzebne ludziom i zwierzętom. Jesteś tego pewny, że to właśnie w tym kierunku powinieneś pojechać? Zapytał Czech. Tak, jestem tego pewny. Serce mi podpowiada, że tam poczuję się naprawdę szczęśliwy, odpowiedział z uśmiechem Lech. Bracia przez chwilę popatrzyli na siebie i z uznaniem poklepali Lecha po ramieniu. Skoro tak podpowiada ci serce, jedź przez ten tajemniczy las, powiedział Rus. Tam poszukaj swojego miejsca na ziemi, dodał Czech. Wzruszony słowami braci, Lech westchnął, uśmiechnął się do swoich myśli i po chwili zapytał: a może pojedziecie ze mną? Miejsca z pewnością nie zabraknie dla nas trzech. Bracia spojrzeli sobie w oczy i już wiedzieli, że każdy z nich powinien szukać swojego miejsca, niezależnie od rodzeństwa, choć ciężko było im się ze sobą rozstać. Pierwszy odezwał się Czech. Wybacz, bracie, ale moje serce skłania się bardziej do tego kierunku. I wskazał drogę prowadzącą w stronę wysokich gór. Te oto niezmierzone przestrzenie, skały z pozoru groźne, ale jednak na swój sposób przyjazne, zachęcają mnie, abym to wśród nich, bliżej słońca, szukał swojego miejsca. Ale tam może być niebezpiecznie, zauważył Lech. Mój drogi, wszędzie może być niebezpiecznie. Sam o tym wiesz doskonale, uśmiechnął się do brata Czech. Czuję jednak, że właśnie tam odnajdę swoje szczęście. Skoro tak czujesz, ruszaj więc w stronę gór i wśród nich szukaj swego miejsca na ziemi, powiedział już o wiele spokojniej Lech. A ty, Rusie? Czy twoje serce podpowiada ci kierunek, w którym powinieneś wędrować? Zwrócił się do najmłodszego brata. A może pojedziesz z którymś z nas? Dodał Czech. Rus spokojnie popatrzył na braci, pokiwał głową, uśmiechając się pod wąsem rzekł: Wiem, że jak zwykle martwicie się o swego najmłodszego brata. To miłe, ale ja już nie jestem małym chłopcem, przypomniał Rus. Już dawno chciałem wam powiedzieć, że
zawsze marzyłem, aby poznać te miejsca, w których wstaje słońce i tam zostawia swoje pierwsze promyki. Czuję, że tylko tam, gdzie rodzi się dzień, ja mogę narodzić się na nowo szczęśliwy. Bierz się zatem do realizacji swoich marzeń, zachęcił Lech. Jedź w stronę słońca, dodał Czech. I w taki oto sposób wszyscy trzej bracia zdecydowali o swoim przyszłym losie. Każdy z nich chwilę zatrzymał się myślami przy domu rodzinnym i najbliższych, a potem bracia uściskali się serdecznie na pożegnanie i wyruszyli na poszukiwania swego miejsca na ziemi, tam, gdzie im serce podpowiadało. Po długiej wędrówce przez gęste lasy, Lech poczuł, że nadszedł czas, aby się zatrzymać i odpocząć. Usiadł na przewróconym pniu, raczył się rzeźkim powietrzem, słuchał przekomarzających się w gęstwinie ptaków i upajał się dodającym sił zapachem lasu. Rozejrzał się dookoła i z uśmiechem przyglądał się figlującym w powietrzu motylom, potem mrówkom uwijającym się przy budowie leśnego mrowiska i skradającym się za drzewami sarną. Kiedy wstał, aby szykować się do dalszej drogi, jego uwagę przykuł orzeł, który przyglądał się wędrowcowi, siedząc na jednym z dębów na skraju lasu. Lech podszedł bliżej. I wtedy ptak z ogromną gracją wzbił się w powietrze, zatoczył nad młodzieńcem koło, jakby chciał go zatrzymać. Lech poczuł wtedy, że jego serce zaczęło bić mocniej. To jest moje miejsce. Westchnął zadowolony, ciesząc oczy przecudnymi widokami rozciągającymi się pod skrzydłami orła, dzięki któremu dojrzał swoje miejsce na ziemi. Piękno krajobrazu, obfitość zwierzyny, czystość wód i gotowość ziemi do wydania plonów zdecydowały, że Lech postanowił w tym miejscu się osiedlić. Niebawem w pobliżu lasu powstał gród Polan, w którym Lech żył długo i szczęśliwie. Drugi brat, Czech, długo wędrował przez góry. Nie była to łatwa wyprawa, ale młodzieniec wiedział, że wszystko, co z trudem zdobyte, bardziej cieszy. W pewnej chwili młody wędrowiec postanowił odpocząć. Przysiadł na jednej ze skał, otarł pot z czoła i raczył się pięknymi widokami. A gdy dokładnie rozejrzał się dookoła, oczy mu zabłysły, szczególnie kiedy ujrzał odbijające się w skałach promienie wschodzącego słońca. To jest moje miejsce, wyszeptał. Nigdzie nie będzie mi lepiej. I postanowił w tym miejscu, pomiędzy wysokimi górami, założyć gród, dziś rozłożysty kraj, który nazwę wziął od imienia założyciela. Trzeci brat, Rus, który ruszył w kierunku wschodu słońca, szedł najdłużej z braci. Czekał, aż serce mu mocniej zabije, gdy ujrzy miejsce jemu najbliższe. Kiedy usiadł na wielkim kamieniu przy rwącym potoku, zaczął się zastanawiać, czy jego wybór był trafny. Gdy jednak ujrzał odbijające się w wodzie słońce i poczuł na twarzy ciepło jego promieni, uśmiechnął się do siebie, po czym wyszeptał: to jest moje miejsce. I osiedlił się nad rwącym potokiem, dając początek krajowi do dziś nieodgadnionemu i pełnemu niespodzianek. Tak kończy się opowieść o trzech braciach, Lechu, Czechu i Rusie, którzy wędrowali po świecie, aby odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Nie wiedzieli, że ich dom, wybierany sercem, będzie początkiem wielkiej życiowej przygody nie tylko dla nich, ale również dla Polaków, Czechów i Rosjan, późniejszych mieszkańców sąsiadujących ze sobą krajów, Polski, Czech i Rosji. Koniec. Dziękuję.